Wydaje mi się, że większość pięknych, takich głębokich, mocnych wyznań grzechów, które znajdujemy w Piśmie Świętym, pochodzą od osób, które są świadome, jak dobry jest Pan Bóg. To znaczy od osób, które widziały, doświadczyły w swoim życiu i umiały to odkryć, ile od Niego otrzymały. Nawet nie w sensie miłosierdzia, przebaczenia za grzech, ale takich rzeczy na co dzień. Jedzenia, bezpieczeństwa, ubrań, tego wszystkiego, co często jest dla nas oczywiste, czego już przez to nie zauważamy i też nie dziękujemy za to, chyba że to zniknie, że w jakimś momencie zabraknie tych rzeczy oczywistych. Wtedy dopiero zwracamy na nie uwagę, trochę tak jak może przede wszystkim ze zdrowiem. I te wyznania grzechów, tak jak dzisiaj w tym fragmencie Księgi Daniela, kiedy bardzo precyzyjnie wskazuje na swoje błędy, na błędy też tych, z którymi razem żyje, mieszka, to jest pewien znak ufności, że im więcej Panu Bogu oddam grzechów, im bardziej pokażę na swoje słabości, tym bardziej On te miejsca zaleje swoim miłosierdziem, tym bardziej uzdrowi. Im mniej kto spodziewa się od Boga, im mniej kto wierzy w Jego hojność, tym być może mniej będzie umiał ukazać swoje grzechy, czy po prostu je odkryć. A ta hojność Boża jest cudnie ukazana w Ewangelii. To ostatnie zdanie: dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi, wsypią za nadrza wasze. To jest obraz ze sklepu, gdzie sprzedawano w Izraelu zboże, ziarno. Szczególnie kiedy przyszedł ktoś ubogi, ktoś, kto być może w tym momencie nie potrafił zapłacić za jedzenie, które było mu przecież potrzebne, jemu najbliższym, to dobry, miłosierny kupiec, sprzedawca, mimo wszystko bez zapłaty, dawał temu człowiekowi, ale dawał mu miarą dobrą. Miarą wtedy nie była waga, tak jak u nas dzisiaj, ale objętość naczyń. Więc brał jakieś dobre, to znaczy duże naczynie, wsypywał tam tyle, ile tamten poprosił, ale ubijał to jeszcze, tak żeby zmieściło się więcej, więc dosypywał miarą utrzęsioną, czyli trząsł tym naczyniem, żeby znowu wszystko osiadło i zrobiło się znowu więcej miejsca. I wypełnioną ponad brzegi, czyli sypał nawet więcej niż potrzeba, tak że robiła się góra tego zboża, tych ziaren, nasion. I w ten sposób o wiele więcej niż tamten poprosił, kupiec mu podarował. I tak daje Pan Bóg. Zawsze więcej niż prosimy. Zawsze więcej niż potrafimy zauważyć. Więc nasza hojność, nasza wdzięczność wobec Jego hojności nie jest z naszej strony jakimś kulturalnym zachowaniem, ale możemy zawsze być pewni, że dostajemy więcej niż zauważymy, a więc wdzięczność, a więc uwielbianie Pana Boga jest zawsze na miejscu, jest zawsze wymagane, możemy powiedzieć. I jeszcze bardzo pięknie Pan Bóg mówi, choć przecież mógłby dać same nakazy, mógłby powiedzieć: bądźcie miłosierni, nie sądźcie, nie potępiajcie, odpuszczajcie, kropka. No ma prawo tak powiedzieć, bo jest Panem, a jednak daje obietnicę. Do nakazów, do tego, co musimy zrobić, co jest naszą powinnością, i to nie jest żadna łaska z naszej strony, On dodaje obietnicę, mówi: nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, chociaż nie wolno nam potępiać tak czy siak, ale On jeszcze dodaje: a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie innym, a wam będą odpuszczone grzechy. Dawajcie, a w to miejsce, co wy dacie, co niejako wyjmiecie ze swojego i dacie komuś, w to miejsce Pan Bóg da o wiele więcej. Więc zrób miejsce w sercu, w swojej kieszeni, poprzez danie komuś, kto potrzebuje, a Pan Bóg w to miejsce da o wiele, wiele więcej, niż możesz zauważyć, czy niż kiedykolwiek będziesz mógł to widzieć tutaj na ziemi. Całą hojność Pana Boga będziemy widzieli po śmierci. Niech Pan obdarzy was pokojem.